ja nie mówiłem! Moje wytek! Oje, oje! Teraz też jest na ciężarówce. Wszystko, co się dzieje, muszę przekazać taką amplitudą, jaka mniej więcej jest zawarta w tej postaćce, czyli w tym rysunku, w akcji. I to jest jakby największa trudność, złapać te emocje, które my widzimy na ekranie. Czy ja widzę w bohaterze, muszę go jakby wyposażyć w moje własne emocje, które powinny być jego. To taki byłby ideał. Zaraz, a wy dokąd? Widziałeś ty jego oczy? Wizjoner jest zawsze sam. Leon Kameleon to jest, myślę, że trudny gostek. Nie wiem, czy go do końca polubię, bo bardzo mnie tu, wymaga ode mnie ciężkiej pracy gardłem, bo ma dziesiątki różnych zaskakujących odzywek i tak zwanych dźwięków ogólnie naśladowczych. Czy wszystkie biegi. Jestem już po 3 godzinach grania i już go czuję w gardle. Więc albo go prześwięcę, albo się z nim zaprzyjaźnię. Was zabiję. I co tam jeszcze, coś tam jeszcze chciałeś, jedno zdanie tam? Już wszystko rozumiem! Wszczepili nam w głowy mikrochipy! I mogą śledzić każdy nasz ruch przy pomocy satelity! Leon! Musisz mu pomóc! On może skinąć! Witajcie, niezguły i dwuleworęczni! Dzisiaj w programie Złam to sam pokażemy wam, jak zbudować niesprawny pojazd, który pomoże wam nieskutecznie uciekać przed pościgiem. Leon, nie mamy czasu na wygłupy! Rysiek! Idziemy pluć na ogrodzenie pod napięciem? Włączasz się? Leon Kameleon to ja, czyli Jerzy Kryszak. Taki nieduży gość z dużymi, wielkimi oczami to ja. Zapraszam państwa, żebyście swoje oczy rzucili na ekran kina i tam obejrzeli film Ryś i Spółka. Leon Kameleon.